Kolejne zagadnienie. Tym razem szczegółowo, jak trzymać piureczko w paluszkach. Pierwsza zasada, którą ja zauważyłem i którą ja na przykład stosuję, jest to, żeby trzymać w dwóch palcach. Jasne? W dwóch palcach trzymać. Niektórzy trzymają w trzech, przez co tutaj się troszeczkę ta ręka jakoś dziwnie usztywnia i to jest takie bardziej walenie po tych strunach. Jeśli trzymamy w dwóch palcach, pozostałe palce możemy używać, właśnie wyprostować, oprzeć tutaj, mieć ten punkt oparcia. I poza tym jest troszeczkę może większy komfort. Wiadomo, jeśli ktoś się już przyzwyczaił do grania z trzema palcami, przepraszam, no to już to wtedy trudno jakoś to może wyeliminować, albo przynajmniej starajcie się wyeliminować. Jeśli komuś to super wychodzi, nie ma żadnego problemu, to niech nie ogląda tego filmiku. Jednak ja tutaj będę dalej mówić. Jeśli ktoś, przynajmniej jedna osoba została, to niech ogląda dalej. Trzymamy piórko w dwóch palcach. Najlepiej tak, żeby to piórko wystawało jakieś właśnie tak, no nie wiem, 5 mm, coś takiego, 5 mm poza te palce, czyli tą częścią uderzamy. Niektórzy trzymają tak, wtedy piórko łatwo wypada, a poza tym ciężko modulować brzmienie, może ciężko na przykład flażolety robić, ponieważ przy flażoletach uderzamy mocniej i to piórko wtedy trochę nam ucieka. Czyli tak, trzymamy w dwóch palcach, trzymamy tak, żeby wystawał nam taki czubek jakieś 5 mm. Ja to mam tak. O, można powiedzieć, mam tak. Piórko jest nie jest tak wzdłuż palca ustawione, tylko jest minimalnie pod kątem. Na tym pierwszym, można powiedzieć, przegubie, tym paliczku, o, na tym pierwszym, nie gdzieś jakoś tak, bo to z kolei byśmy grali palcem wtedy, a nie piórkiem, czyli najlepiej właśnie tutaj przed tym zgięciem, na tym paliczku pierwszym, troszeczkę pod kątem, no widzicie, mam nadzieję, że to wszystko jest bardzo wyraźnie, pod kątem i tutaj dokładam po prostu kciuk. O, jeszcze raz pokażę mu. Coś takiego. Dereram. Tak. I teraz prawiam. Okej, dobra, jeszcze raz. Bo się łapię na tym, że troszeczkę to modyfikuję. Okej, dobra. Jest tak, jak mówiłem. W dwóch palcach. Elegancko wszystko wygląda. Wszystko jest okej. No i teraz właściwie tutaj z tym trzeba będzie działać już w ćwiczeniach tych pozostałych, co mówiłem, czyli te jakieś galopy, patataje i takie inne rzeczy. Na przykład coś takiego. Teraz jest druga kwestia. Moment zetknięcia się tego piureczka oto ze struneczką tutaj. Najlepszym rozwiązaniem, ja na przykład teraz stoję na stojąco z tą gitarą, na stojąco zupełnie. Zresztą na siedząco mam podobny układ ręki. Bierzemy rękę tak, że ona jest, jakby to powiedzieć, nie równolegle do strun. Niektórzy na przykład robią tak, że trzymają zupełnie, tu się chowają. Nie wiem, czy to też widać. Chowają się zupełnie gdzieś jakoś tutaj za tym gryfem i ręka jest jakby przedłużeniem strun. Dosłownym przedłużeniem strun, można powiedzieć, ponieważ wychodzi idealnie za tą gitarę. To może też nie jest za bardzo prawidłowe, bo z kolei nie damy rady grać tak jak karabinem. No Steve Harris tak sobie gra na basie, no ale to on sobie może pozwolić. Gramy tak, że ta ręka jest właśnie pod pewnym kątem, trudno mi powiedzieć jakim. My załóżmy mamy tak na początku i przekrzywiamy ją o coś takiego. Wiem, że to pewnie i tak gracie w ten sposób, jak pokazuję, ale może ktoś nie wie. I teraz, kurczę, jaki to jest kąt? Piernik jeden. 110 stopni, pewnie trzasnę z matematyki. Tak byłoby 90 do strun. Patrzcie na palce te. Prawda? Tak mamy 90 stopni, a tak przekładam i jest jakieś 110-120 może. Druga sprawa teraz jest sama styczność pióreczka, którego trzymam, kosteczki.
zależności od, powiedzmy, jakiegoś utworu, czy tempa, czy gramy na przesterze, czy nie, to piórko możemy trzymać bardziej równolegle, teraz widzicie, tak bardziej jakby przylegające do struny. Przy szybkim kostkowaniu właśnie lepiej nawet, jeśli to piórko jest właśnie troszeczkę pod kątem. Odrobinkę, nie za bardzo, bo jeśli mamy za bardzo, to wtedy ten dźwięk też nie jest fajny. Tak pod kątem, znowu ten kąt, cholera. Pod kątem 25 stopni? Jestem matematyk, nigdy nie byłem dobry z matematyki. Pod pewnym kątem takim, o właśnie, żeby to piórko tak troszeczkę się prześlizguje. Mam nadzieję, że to widać. Uwaga. Jeśli tak trzymamy, to jest takie mocniejsze trochę stukanie. Ale troszeczkę wtedy trudniej jest takie szybsze kostkowanie, więc jeśli przesuniemy troszeczkę, zrobimy kąt większy, to teraz... To chyba widzę w kamerce, że wyraźnie widać to nachylenie, pióreczkę. Wszystkie dźwięki, które gram, to są właśnie zagrane tak pod tym kątem. No i teraz czas przećwiczyć to w domeczku u siebie. Zresztą jesteście u siebie, sorry. U siebie na swojej własnej gitarce. Papatki. Jeśli jakieś pytania będą, to piszcie komentarze.